Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta Sosnowiec, przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy. Jesteśmy na 4. Krajowym Kongresie Sekretarzy w Warszawie, wydarzeniu bardzo istotnym dla wymiany myśli, poglądów, ale także i z całą serią informacji edukacyjnych dla nas, sekretarzy, dla osób zarządzających urzędami miast, gmin. Z całą pewnością jest to miejsce i platforma pozwalająca wymienić się doświadczeniami, wiedzą, ale także budująca relacje w tym środowisku, relacje, które pozwalają na sprawniejsze działanie i lepsze zarządzanie naszymi jednostkami. Z fundacją, szczerze powiedziawszy, to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, od jak dawna współpracujemy. Ja praktycznie odkąd tylko pamiętam, to z fundacją pracujemy. Natomiast obszary, w jakich poruszamy się współpracując z fundacją, to z całą pewnością przede wszystkim kwestie szkoleniowe, ale to, że jesteśmy tutaj teraz na kongresie, Krajowym Kongresie Sekretarzy, to także element współpracy bardzo istotnej, jaką wykonuje Fundacja na Rzecz Samorządu. Tworzenie możliwości czy podwań pod to, żeby było miejsce, obszar, w którym można się spotkać, wymienić informacjami, wymienić doświadczeniami, nabyć wiedzę, jest niezmiernie istotny, żeby realizować swoje obowiązki w sposób prawidłowy, dobry albo po prostu perfekcyjny. Myślę, że najważniejszym, żeby pamiętać o tym, to co legło u sukcesu, co legło u podstaw sukcesu samorządu terytorialnego w Polsce, to to, że ten samorząd jest blisko człowieka, blisko mieszkańca. Jeżeli to zatracimy, to tak naprawdę zatracimy ideę samorządności. Jeżeli będziemy blisko mieszkańca, będziemy wsłuchiwać się, a jednocześnie samorząd nie zostanie pozbawiony narzędzi, dzięki którym nasza Polska się tak pięknie zmienia, to wtedy myślę, że możemy być spokojni o przyszłość samorządu, jak i naszego kraju. Staramy się co roku, by były to tematy istotne w naszym najbardziej bieżącym, czy takim mającym w najbliższej przyszłości obszarze nas dotknąć. Stąd trudno tak mówić, że on się jakoś bardzo wyróżnia od pozostałych, bo każdy był różny i mocno się wyróżniał, był mocno inny niż pozostałe. Oczywiście gdzieś można znaleźć wspólny mianownik, bo zarządzanie kadrami było, jest i będzie. Natomiast bezpieczeństwo było, jest i będzie. Natomiast to za każdym razem ma inny wymiar i troszkę innych obszarów musimy dotknąć, bo zmieniają się warunki, w jakich musimy pracować.